Według obliczeń policji około 500 rolniczych pojazdów we wtorkowy poranek ruszyło drogami wiodącymi przez Suwałki. Tak rolnicy chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec tzw. Zielonego Ładu i importu towarów z Ukrainy. Poprzedni protest nie wywiódł podsuwalskich gospodarzy na ulicę, ale brak spodziewanych efektów skłonił ich do włączenia się w ogólnopolską akcję protestacyjną. Rolnicy biorący udział w proteście podnosili, że nie jest ich zamiarem udręczenie mieszkańców stolicy subregionu, ale uświadomienie im, z jakimi problemami zmagają się prowadząc swoje gospodarstwa. Tu nie chodzi tylko o rentowność produkcji, ale również o to, że trafiająca do Polski żywność jest gorszej jakości. Na terenie województwa podlaskiego zgłoszono ogółem 17 zgromadzeń, z których 15 związanych było z blokadą dróg. W Suwałkach protestujący rolnicy nie dali się nie zauważyć, ale podkreślić trzeba, że ich protest przebiegł z dużą kulturą i szacunkiem dla innych użytkowników dróg. Wielu mieszkańców z dużym zrozumieniem, a wręcz poparciem odnosiło się do rolniczych postulatów, choć oczywiście byli też bardziej zdystansowani do żądań tej grupy zawodowej.